Cześć kochani, dzisiaj będzie nieco na temat mleka truskawkowego. Mleko truskawkowe jest świetnym napojem. Ja uwielbiam mleko truskawkowe. Nie wiem jak w Polsce, czy takie mleko jest znane, ale w Japonii mleko truskawkowe jest bardzo, bardzo popularne i można je dostać w każdym nieomal sklepie. I tak jak widzicie, tutaj mam gotowe ze sklepu mleko truskawkowe. Ja pierwszy raz z mlekiem truskawkowym spotkałam się 26 lat temu, jak pierwszy raz przyjechałam do Japonii, spróbowałam mleko truskawkowe i po prostu się w nim zakochałam. Jest bardzo, bardzo pyszne. Te sklepowe w Japonii jest robione właśnie z miąższu truskawek. Wiadomo, to nie jest takie świeże mleko, które możemy zrobić sobie sami w domu, ale przez to, że bardzo pokochałam to mleko, zaczęłam je robić w domu właśnie w okresie, kiedy mamy świeże truskawki. Ale zanim zaczniemy przepis, chciałabym Wam pokazać, jak wygląda sklepowe mleko truskawkowe. Japońskie jest bardzo pyszne, jest naprawdę wyśmienite. Tak jak widać, jest trochę różowe. Zaraz spróbujemy. Jest lekko słodkie. Jest bardzo dobre. Ale nigdy nie zastąpi nam mleka, które możemy zrobić w domu. I to ze świeżych truskawek. Przepis jest na jedną szklankę. Tak więc potrzebna nam będzie kilka truskawek. Także 8 średnich truskawek na niecałą szklankę mleka. Jeśli chodzi o mleko, to mamy do wyboru albo mleko naturalne krowie, albo mleko sojowe, lub też jak to woli, może skorzystać z pysznego mleka, na przykład z nasion. Powiem szczerze, że ja robiłam i z sojowego, tego japońskiego, ono jest bardzo, bardzo smaczne i kremowe. Mleko truskawkowe wyszło pyszne. Też robiłam z krowiego i oczywiście mleko też wyjdzie pyszne. Także dzisiaj postanowię zrobić ze zwykłego mleka. Nie piję go często, ale czasami lubię mleko krowie, mimo że to może nie jest aż taka idealna alternatywa. Polecam, aby każdy sobie wybrał mleko według własnego po prostu zapotrzebowania. To jest mleko o ilości tłuszczu 3,8, także jest dosyć, dosyć kremowe. Mleko truskawkowe naprawdę jest pyszne z takiego właśnie gęstszego, bardziej kremowego mleka i widzicie tutaj na szklance się trochę osadza. To jest takie akurat mleko, które doskonale się nadaje właśnie do przepisu na mleko truskawkowe. Także wlewamy mleko do miksera, wkładamy truskawki i teraz jest pytanie, czy chcemy mieć mleko bardzo słodkie, czy chcemy mieć mleko trochę słodkie, czy chcemy mieć mleko takie bardzo naturalne, po prostu truskawki i mleko. To naprawdę nie jest aż tak bardzo ważne, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Tutaj mamy właśnie pole do popisu i każdy może sobie włożyć albo słodzik, albo cukier. No nie polecam, można włożyć też miód. Zostawiam Wam tutaj pole do popisu i niech każdy sobie wybierze, co chciałby jeszcze dołożyć do tego mleka. Mleko wygląda rewelacyjnie, jest bardzo, bardzo pyszne. Wyśmienite w smaku, aromatyczne, pachnie truskawkami, jest kremowe, no po prostu ma same zalety. Bardzo ważnym atutem tego mleka jest to, że odchudza. Naprawdę odchudza. Po wypiciu takiego mleka jesteśmy długo nasyceni, jest ono bogate w białko. Jeśli chcemy położyć większy nacisk na odchudzanie, to gorąco polecam stosowanie mleka sojowego i nie takiego właśnie kupionego ze sklepu, ale takiego właśnie zrobionego w domu, które jest niesłychanie bogate w białko. Jak wypijecie takie mleko właśnie sojowe, domowe, z truskawkami, to naprawdę będziecie długo, długo najedzeni i głód Wam nie będzie doskwierał. Także gorąco polecam, i jeśli chodzi o ilości picia takiego mleka, polecam co najmniej 2 szklanki dziennie, rano i wieczorem lub rano między posiłkami, lub jedną między posiłkami i jedną szklankę wieczorem, pod warunkiem, że zjedliśmy lekką kolację. Po takim mleku będziecie się czuli świetnie. Polecam pić to mleko też małymi łykami,
trochę tak przerzuć w ustach i połknąć. Ta metoda jest bardzo efektywna, ponieważ pozwolimy, aby ślina zmieszała się z węglowodanami, takie mleko będzie o wiele łatwiej trawione. Także też należy zwrócić uwagę, jak pijemy takie mleko. To wszystko, kochani, na dzisiaj. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam też do subskrypcji po więcej na temat diety długowieczności i innych ciekawostek. Żegnam się z Wami, pa, pa!